Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj w odcinku będziemy próbować uzyskać brzmienie kabaretu Otto z lat 90. Więc mamy już tu Yamaha PC100, łącznie z autografami od zespołu. Ale ta Yamaha nam nie wystarczy, ponieważ rozmawiałem niegdyś z panem Andrzejem Piekarczykiem, który mówił, że jeszcze na początku kabaretu Otto tą Yamahę przepuszczano przez efekt Flanger. Nie wiem, jaki to dokładnie efekt Flanger, ale dzisiaj tutaj z Helikona tą Yamahę przepuściłem. No i zobaczymy, jakie to brzmienie ocieplone uzyskaliśmy. Więc jest bardzo podobnie. Teraz spróbujemy coś zagrać. Tibidip, tralala. Tibidip, tralala. Ha ha, tibidip. Ha ha, tibidip. Stanowisko prezydenta jest chwilowo zajęte, więc nie czeka cię wielka polityka, oj nie, nie. Lecz możesz zmieniać swoją codzienność, czasem wystarczy oczu nie przymykłać. Już pora przepędzić ze szczegółów diabła, bo z drobiazgów składa się historia. I jeszcze pamiętaj, że na swojej zagrodzie równy jesteś komu? Wojewodzie, obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Nikt fachowi niż ty osobiście ci nie dogodzi. Obywatelu, demokracja jest sztuką kochania dla społeczeństw, czyli dla mas. I choć nie jest to forma doskonała, lepsza niż dyktatura w mundurach. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Nikt fachowi niż ty osobiście ci nie dogodzi. Obywatelu, a jeśli nie możesz, bo nie to zdrowie, lub od sejmików stronisz, bo się boisz, wybieraj dobrze, byś potem nie kwękał, że wszystkiemu winni są oni, obywatele. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Bo ze szczęścia jednostek ogólny dobrobyt się tworzy. Ogólny dobrobyt się tworzy. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Obywatelko, obywatelko, ty też. Więc tu mam nadzieję, że to brzmienie jest zbliżone do tego z czasu lat 90., w którym kabaret to rozpoczął. No i jeszcze może coś w rytmie polki marsza. To będzie tak, dobrze. No i popularne brzmienie. Gitara syntetyczna używana przez Andrzeja Piekarczyka bardzo często. O, dobrze, mamy już marsza polkę. O. Może wybory Miss Polonia. Myślę, że dzisiaj tą piosenką pożegnam się z Państwem wraz z Yamahą PC100, która była dzisiaj bohaterem dzisiejszego odcinka.